oszustwa osób starszych, bezpieczeństwo młodzieży w drodze do szkoły, a także postępowanie w przypadku kontaktu z dzikimi zwierzętami i ochrona zwierząt domowych. To zagadnienia poruszone przez kilkudziesięciu przedstawicieli sołectw podczas forum sołtysów powiatu wrocławskiego. Chcemy porozmawiać o inwestycjach po pierwsze, po drugie zwierzęta i opieka nad zwierzętami, po trzecie tak jakby integracja sołtysów, tak? Bo w związku z tym, że powiat wrocławski jest rozległym terenem, ci sołtysi między sobą się nie znają, w związku z tym też chcemy doprowadzić do takiej naturalnej wymiany zdań. Sołtysi skupili uwagę na zagadnieniu bezpieczeństwa. Wszystko w ramach panelu dyskusyjnego Bezpieczeństwo dla ludzi, ludzie dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest jedną z ważniejszych rzeczy, która nas dotyczy. Unikanie zagrożeń, no i przede wszystkim edukowanie. Edukowanie, edukowanie, jeszcze raz edukowanie. Nie uniknie się wszystkiego, nie przewidzi się wszystkiego. Niemniej jednak będziemy spróbowali rozpocząć taką dyskusję właśnie w powiecie na ten temat, jak unikać zagrożeń, jak poczuć się bezpieczniejszym. Poza sołtysami w panelach dyskusyjnych wypowiadali się przedstawiciele policji, inspekcji weterynaryjnej, a także organizacji pozarządowych. Żyć ze zwierzętami to znaczy współdziałać w ramach ekosystemu, czyli nie przeszkadzać zwierzętom, nie ingerować w ich życie naturalne. Myślę, że wtedy te relacje na szczeblu człowieka i zwierzęcia będą najbardziej właściwe. Spotkanie zakończył występ zespołu śpiewających sołtysów gminy Kąty Wrocławskie. Dla Echo 24 Arkadiusz Skarbowski.